Przesłaniako! Dzień dobry, a ty kim jesteś, mały klocki? Ciężarek! A ty kim jesteś, mały klocku? Słuchaj no, ciurcia, mam dla ciebie taką niespodziankę, przygotował ja. No weź trochę. Weź. No, pamiętasz, ty kogo ty najbardziej lubiła zawsze? Nie pamiętam, już daj mi spokój. Nika Cartera. I zaraz zobaczysz, kto przejdzie przez... Stuku puku, serfusik, jak to mówią w Niemczech. No, a... Synuś, to mega topelka, chodź się zachować. A, napijmy się. A co wy macie takie miny wszyscy? No, bo Nick Carter to blondyn. Podaj pącz. No, gotuję coś sobie, dawno nic nie gotowałam, spać nie mogę, to posolę po pierwsze, coś zamieszam i będzie jak znalazł potrawa. A dziecko, ty co tak się w okno smutnie patrzysz? Cały czas smutna jesteś, to przecież... No właśnie, ty tak nie patrz, tylko się uśmiechnij. Wiesz co, mamo, ostatnio miałam to zdjęcie moje i Krzyśka. Tego syna? Twojego syna? Tak. No to jest, opowiedz mi coś więcej może na ten temat, bo ja nie wiem. Wiesz co, po prostu już go skreśliłam. Och, brak mi słów. To ty myślisz, że to... Normalnie wzięłam nożyczki. To skreśliłaś, to zdjęcie. Czy przecięłaś, bo to słowa... I przecięłam je na pół. Na pół? Tak. Na dwie części. A słyszałaś, że ojciec mnie zdradza? To jakieś plotki. No plotki, ale w plotce... Mamo... No nie, jak synu mój pierworodny, to gdzie ty był, jak ciebie nie było? Dzień dobry. No w Niemczech byłem, było fajnie w sumie. Ogórki zbierałem. Marchewki i takie tam... Nie wierzycie mi, rozumiem. No. Dobrze, byłem w więzieniu i. Nie wierzycie. Dobrze, przeżyłem dramat. Było mi ciężko, ale. No chłopaki. I takie. Przyrzekam. Nic złego. Obiecuję. Nie obiecuj. Ja ci wierzę, synuś. Zajebisty plot twist. Piżamka mi się zawinęła. Rycek. Nie udawaj. O, to ty, Baśka, konar płonie. No nie udawaj, że się no. Jezu. Co za prostak. Małostki małych ludzi. Jak dobrze być wreszcie sobą. Chcę dać mamie drugi bukiet. Cześć, chłopaki. Dobranoc. Dobranoc. No cześć. No, Gosia. To, tak? Maria. Posłuchaj, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Gosia, to wasza młodsza siostra. Ja ostatnio, słuchaj... No. No nam się z Krzysztofem nie układało, wiesz? Z moim Krzysztofem? I chyba jednak... Z moim mężem Krzysztofem? Skreśliłam go. Chodź na kawę. No... A chyba masz mi sporo do powiedzenia. Tak. Do wyjaśnienia. Tak, to są cliffhanger. Ukłamałem. Prawda wyszła na jaw. Ukłamałem ich i co? Prawda wyszła na jaw. Mamo, muszę z tobą porozmawiać. Okazało się, że Marta ma romans z moim Krzysztofem, tak? Z moim mężem Krzysztofem. Kochanie, to u nas rodzinne. Siądź. Mówisz? Ja wiem, że ty się możesz... wiesz. Tak, ojciec zrobił mi to samo, co Krzysztof. No, słyszałam, ale no, dlatego... Wszyscy o tym wiedzą? Tak, cała grabina, Warszawa, cała. Jak ja się w kościele pokażę. No... Ja myślę, że ten ksiądz, który da wam ten obraz, cię będzie wspierał. Ksiądz, tak. Z księdzem to bym mogła. Czuję, że zmarnowałam swoje życie, kochanie. Mogłam pojechać na jakieś wczasy,
gdzieś zaszaleć, a tak tylko przy ojcu i przy ojcu. No wiesz, że to wcale nie jest głupi pomysł. Księdzem to przynajmniej byś zwiedziła pół świata, wiesz, Afryka, Ameryka Południowa, wiesz, to naprawdę nie jest głupi pomysł, może wcale jeszcze nie jest za późno. Tak, na misję byśmy pojechali. Ale mamo, mówię poważnie, weź sprawy w swoje ręce i po prostu zrób coś ze swoim życiem. To nie jest takie proste, ja mam obowiązki w kuchni. Muszę pierogi lepić. Nie rozśmieszaj mnie, mamo. Sok wycisnąć z jabłek, kto jak nie ja. No wiem. Faktycznie jesteś w tym najlepsza, ale słuchaj, cały świat stoi otworem. Ach, pierdolę. Dobre. Nagrywa się? Nagrywa się? Jezus! Nagrywałam tu. A, ja potańczyłem. A ja nagrywałam. A chciałbyś potańczyć ze mną? Idę. Może? Co? No. Strasznie tutaj... Wiesz, tam widziałem taki fajny klub. Moglibyśmy potań... Nie, ja mówiłam, że tutaj właśnie, a ty mi, że tam. Ja bym chciała w tamtą stronę pojechać chyba? A jak masz na imię, moja droga damo? A tego się dowiemy w następnym sezonie dopiero. A, powiedz. No proszę. Jestem taka sobie... No dawaj, jak masz na imię, szybko. Gośka. Gośka? Dawaj do bagażnika. I jedziemy. A ja... Na fajną imprezkę. Fajna to jestem ja. To prawda. Ale... A, wezmę ci rower. Dobra, trudno mnie przekonać, ale mnie przekonałeś. Wezmę ci rower, może rower ty jednak do bagażnika, a ty wsiadaj. Trudno mnie przekonać, ale mnie przekonałeś. Cudo. Marta wszystko mi powiedziała. Tak? Już wiem o was. Co ty mówisz? No tak. Naprawdę? Nie, dopiero się rozgrzewaliśmy. O, co? Małostki małych ludzi. Oglądaj nas. Ojej. No cześć, młody. No cześć. Słyszałem, że chciałeś trochę wody. Kurde, sobie muszę ten pas zamontować, nie wiem gdzie to ma iść. Pas, to ja ci zaraz zamontuję. O, fajnie. Ja... Ach, i to przekręcę. A, przestań. Całkiem nieźle wyglądasz w smarze. Dzięki. Sam się urąbałem nim, wiesz. Tu. Słuchaj, założyłem Tindera. Nie wiesz, gdzie mogę znaleźć jakąś dziewczynę albo inną taką wiesz, do pogadania. Dziewczynę mówisz? No. W więzieniu nie było. Co, byłeś w więzieniu? Co ty? Gdzie? No nie słyszałeś? A Tinder to co to? No ta kapka. Papka. Apka! Apka! No. Tak. No. To bardzo logiczne. Dobrze, to co masz mi do powiedzenia? Wal szczerze. No, no czekam. Zdradzałem się dla ciebie, kochana. No, dla kogo? Co? Kurde, chyba pomyliłem drogi. Jak pory roku? Vivaldiego. A kto to? Mieliśmy na imprezę. No właśnie, mieliśmy jechać do klubu. Gdzie ty mnie zawiozłeś? Ty mnie zawiozłeś tu, ty prowadziłeś, teraz mi oddajesz rower, ja się sama będę prowadzić, dobra, do widzenia. A co to takiego? Kto to? Córko. W ogóle typu, nie wiem, jest, mam cały czas wrażenie, że cały czas z tą gadam, mamo. Córko, ty nie zmieniaj no, tematu. No, ale on jechał drogą i powiedział, że tam, a ja, że szok. Wcześniej tędy. Szok. Nie do wierzenia. Szok. Drapu. Kochanie? Jan, znowu nie wypukałeś z Petra, dobrze? Ale no, są ważniejsze sprawy. Cała wieś się tutaj ze mnie spizguje, że ja cię niby zdradzałem. Ach. No i, a ja tutaj widzę, że naszą córkę zacną, tę małą, tę śmieszną, co to... Ale nie o córce przecież. No te, co ma te konta na Instagramie, to jakiś faka z rowerem podwozi. Ludzie patrzą. I widzą. A, widzą. No a ta sprawa tego mojego płonącego konara wczoraj. Ja ci Baśka zaproponował. Ty popatrzyła, wyśmiała i zgasło. A po to jest? Nie przejmuj się. No i dlatego ta Kasia. Bardzo trudne. Tak, zaufać ci. Czekaj, płonie. Lucjan, jestem w szoku. Ja się nieustannie dziwię. A ty się nie dziw. I kiedy naprawdę, Lucjan, śmiać mi się chce, ale
tutaj jest. Chyba musimy oglądać. Chyba musimy oglądać.